Dzień dobry, dzień dobry. Feluś, do ciebie też mówimy dzień dobry. To ty się budź, bo tu kawa potrzebna. I mi, i moim ziomkom z tamtej strony, no nie? No, to ja czekam, aż Feluś się obudzi do końca. Feluś nie potrzebuje kawy? Nie, Feluś ma dużo. Tak dość ciemno jeszcze jest, bynajmniej z tamtej strony, jak widać. Bo jest wcześnie rano, nie? Także dzień dopiero się budzi. Janusz niestety też się dopiero rozbudza, także wszystko przed nami. Także robię kawę, ogarniam się i dopiero wtedy się odzywam. Zgłaszam się w celu do picia porannej kawy. Janusz się ogarnął dzisiaj troszeczkę szybciej, więc tak wiecie, bailando. Bo nie chcę, naprawdę nie chcę, ale muszę wyruszyć na jakieś mini zakupy, dosłownie mini, bo nie mam już prawie nic. A jutro pozamykane, więc trzeba ci się nadrobić, więc niemalże boli. Ale dobrze, zaraz nabiorę tej mocy sprawczej, dopiję kapczana i pójdę na te zakupy. Chociaż przyznaję się szczerze, że mi się nie chce. Odpuściłbym sobie dzisiaj niesamowicie, dlatego że na popołudnie lecę do pracy, więc dzisiaj będziemy nagrywać takiego półvloga. No ale to nie zmienia faktu, że jutro coś trzeba zjeść. To jest właśnie bailando. No i co mogę powiedzieć? Pogoda paskudna. W ogóle wiatr taki, że hej. Zostawiłem sobie wczoraj w dużym pokoju normalnie otworzone okno, ale taki mini lufcik. Nie, ono dość ciężko chodzi, ale wiatr musiał być w nocy konkretny, bo rozszerzyło się na pełną moc. Więc rano wyszedłem na przedpokój, poczułem taki jakby trochę rzeźko. Tak było rzeźko, bo okno się otworzyło. Także dawało czadu, chociaż wczoraj jak już wracałem z pracy, to też wiało niemiłosiernie. Jak jechałem taką trasą, gdzie się jedzie troszeczkę szybciej, to tak samochód latał w tej nazad od wiatru, no. Więc dawało czadu, co mogę powiedzieć. Nie wiem, coś mi tam czyli sąsiadka mówiła, bo się spotkaliśmy na klatce. Miałem obejrzeć wiadomości, suma summarum, czyli się wykąpałem, chwilę pogadałem przez telefon i poszedłem spać. Bo gdzieś tam coś się dzieje na świecie, będą tam gdzieś jakieś zalania, coś tam, więc... i że coś do Polski ma przyjść w ogóle, więc to takie wstępne informacje od sąsiadki na klatce dostałem. Więc wypadałoby to teraz zobaczyć gdzieś tam w wiadomościach czy coś, ale... No teraz odpada, bo chciałbym dopić kawczana, jechać na te zakupy, żeby zdążyć wrócić przed tym, zanim się pranie skończy. Bo tam Joanna, wiecie, mimo tego, że rano, to ona już tam usilnie daje czadu kobieta, no to nie może boli. Także no, bailando. No, także ja bym chciał wrócić właśnie przed jej zakończeniem pracy, żeby od razu rozwiesić pranie, bo nienawidzę, jak pranie zalega w pralce. Dla mnie, jak ona kończy prać, to dla mnie już jest sygnał otworzyć, wyciągnąć, cześć. Najgorzej właśnie, jak to tam się kisi w tej pralce, o nie. No i potem też bardzo się gniecie, więc prasowanie tych rozgnieceń potem to wcale nie jest przyjemnego. No właśnie, i tak to. Miałem samochód jechać na mail i się opukać, ale chyba sobie daruję, bo będzie padało. Telefon mam, zobaczymy co nam się pokaże. Pogodynka pokaże, czy to się coś się będzie działo, czy się nie będzie działo. No nie, dzisiaj niby nie. I jutro ma padać. Ale zobaczę, bo mam, tak jak wspomniałem, przed pracą nie za dużo czasu, więc muszę po prostu te zakupy ogarnąć. W domu jeszcze wypadałoby coś zrobić w międzyczasie, do was pogadać, a nie tam jechać się martwić, będzie auta, bo jest takie jakieś zakurzone, takie zapylone, nie wiem czym. Przecież nic tutaj nie kwitnie, wręcz przeciwnie, wszystko opumarło. A co to za robaczek tam chodzisz? Jakiś robaczek mi tu przyszedł. Załatwimy temat poza kamerą. Bez świadków i dowodów. Dobra, ciubaski. No to ja idę na te zakupy, chociaż nie chcę mi się w cholerę. Naprawdę mi się nie chce. Ale dobra, zrobię to, będzie z głowy. Więc letę na te zakupy, coś tam popatrzę w ogóle co, bo nie mam żadnej listy, nie mam nic konkretnego. Wiem, że tu pomidorek jeden został tylko, więc jakiś pomidor pewnie trzeba będzie wziąć. W ogóle ostatnio mam ochotę na ogórek gruntowy, ale... Za każdym razem, co jestem w Biedronce, to gdzieś tam jakieś sztuki ogórka tego są, ale jakieś takie byle jakie. Miękkie, nie wyglądające już estetycznie, takie fuj. Więc nie wiem, czy oni dostaw nie dostają, czy co. Ale tak to. Dobra, to do powrotu po zakupach. Są i one. Zakupy. Tak, są zakupy.
wziąłem trochę więcej niż planowałem, ale... Ale spoko. Nie ma tragedii. Natomiast... co mogę powiedzieć? Że udało mi się tam jakieś promki złapać, ale do tego wszystkiego zaraz dotrzemy. No i kupić coś dobrego na śniadanie, bo tak poczułem nawet mały głodek. Poprzestałem, żeby było lepiej. Tak chyba będzie dobrze. Także Janusz już poczuł mały głodek, to wiecie, już zaraz będziemy jeść, a czemu by nie? No, taka sytuacja. Pod kątem jutra pizza. Nie wiem, jakoś borykałem się między kurczakami, żeby upiec, żeby jakiegoś schabowego, może tam coś tam. Dobra, pierniczę to. Jutro mam jeden dzień wolny, to nie będę się rozdwajał teraz przy obiadach jakichś, nie wiadomo. Będzie pizza. W sumie dawno nie było, to już taka prawda, więc można sobie pozwolić. Czemu by nie? Wziąłem na spróbowanie, bo ja nie wiem, czy to jest ten sos. Firma się zgadza, Tao Tao. Słodki sos chili. Ja kiedyś taki sos ostry jadłem, właśnie taki słodki u koleżanki i ona właśnie pokazywała mi butelkę, to było Tao Tao. Ale nie pamiętam, czy to ten. I był bardzo dobry. No, miał tę pikantność trochę, ale sam sobie był bardzo smaczny. Jestem ciekaw, czy to to. No, teraz nie sprawdzę, bo tu się nie otworzyło się. Trzeba tu będzie nożem zrobić. Dobra, no to potem. Potem sprzedam wam informację, czy to to, czy to nie to. Cztery bułeczki Graham. Dzisiaj sprawdziłem patent z TikToka i u mnie na kasie to nie działa, bo znalazłem filmik na TikToku, na którym chłopak kładzie bułki na tym, bierze wyszukaj i waga sama podpowiada, co to może być. Czy to może być bułka, pomidor, czy coś tam. No u mnie tego nie było, bo chciałem spróbować, bo to byłoby fajne, jakbym położył sobie powiedzmy pomidorki, wcisnął wyszukaj i on tam podpowiada, co to może być. Ja wybieram właściwy kafelek, dziękuję, nie? Ale ja i tak sobie idę na skróty, tutaj tylko podpowiem, bo niektórzy bardzo narzekają, że tam te kasy samoobsługowe, że to się długo schodzi, bo to szukanie, nie trzeba szukać. Ja po prostu kładę sobie na wadze, powiedzmy, bułki, biorę wyszukaj i wpisuję gry A. I ona od razu wyszukuje Graham. I klikam kafelek. I wtedy nie szukam, nie wchodzę w te pieczywo, chleby, potem bułki, nie szukam. Nie, po prostu wpisuję początek nazwy produktu i tamten kafelek jakby sam z siebie od razu wyskakuje, także idzie to obejść na szczęście. Wziąłem trzy pomidorki gałązka, nadal są w promce, to naprawdę w szoku, tam 6,99 chyba, więc dobra cena. No i dzisiaj złapałem ogórka. Słuchajcie, to był najmniejszy ze wszystkich, które tam były dostępne. Wiecie, no dla mnie gruntowe to troszeczkę mały, nie? Musi być, znaczy troszeczkę mały, no są mniejsze, a to gigant jest. No nie pasuje mi to, że on jest taki duży, chyba że ktoś mi zerię robi, no to bardzo proszę. Ale no jak ja tam potrzebuję, mi gruntowe te małe co najlepsze, bo ja go obieram i całego naraz jadam, a ten naraz nie pójdzie. Więc będzie takie przechowywanie w pojemniczkach, takie wiecie, lelum po lelum i tym podobne, więc... No już trudno, niech będzie. Promka dzisiaj, którą złapałem, to była na żele do mycia. Jak się weźmie dwa, to jeden wychodził po 3,99, łącznie dało to rabatu 4 zł. Słuchajcie, no 4 zł mieć, a nie mieć, no to w to weszły już bułki, albo nie wiem, pomidor do pomidora dołożony. I wziąłem takie już typowo jesienno-zimowe zapachy, czyli takie otulające. Ten, czekaj, ten, czy ten? Nie, ten. Ten jest taki, bym powiedział, mniej więcej łudząco do niebieskiej, granatowej Nivei, takiej klasycznej. Każdy pamięta, nie? No, taka... Jest taka podobizna, taka troszeczkę bardziej, tak bym powiedział, 70-80% podobnego zapachu do właśnie granatowej Nivei. A teraz, że jest zimno, to już tak się bardziej nie chce tych odświeżających zapachów, tylko takie właśnie otulające, ciepłe, przyjemne i tak dalej. Więc poszedłem w ten klimat. No, że byłem na promce, wiecie... Jakbym jeden wziął, to też by długo wystarczył, ale żel i tak zawsze zejdzie. Ten też jest taki ciepły, utulający. Taki miluś, obym powiedział tak. Więc to jest mleczko sojowe. A tu co mamy? Ekstrakt z jedwabiu. No i dobra, nawilżający. Powiem tak, mi te żele nic nie robią. Myją, bo myją. Ja w okresie
jesienno-zimowym i tak mam swędzenie skóry, po jakim żelu bym nie użył, czy to będzie dla dzieci, czy nie dla dzieci, czy co tam. Po prostu taki jest okres, w okresie grzewczym, to jest u mnie rodzinne, nas po prostu swędzi skóra i tyle. Kolu zero. To pizzu nie najdą. A co? Musi być. Śledzik na raz. Z cebulą. Mam czasem takie zajawki, bo ja ryb to tak słabo. Musi mi najść ochota. I czasem je nachodzi, a w lodówce nie mam. Tak samo mają fajny... rybę po grecku chyba? Też taki mają opakowanie na raz, więc dla mnie idealne, idealne. To ja tutaj wziąłem. A, kawałek pasztetu. No zobaczcie, ten kawałek pasztetu to jest naprawdę taki mały... stop. Dopiero powinienem się budzić. A ja dzisiaj wstałem dużo wcześniej, tylko się przebudziłem, mówię, dobra, wstaję. Bo wiem, że jak potem wstanę, to mogę nic nie nagrać. Więc tego nie chciałem. Taki, no widzicie, mały kawałek pasztetu to jest indyka, mości body. 7,71. Za taki mały kawałek pasztetu. No i z racji właśnie, że dzisiaj pojechałem w miarę wcześnie i do rzeźnika, czyli ja na to mówię rzeźnik, czyli tam, gdzie są te wędliny i tak dalej, nie było kolejek. Naprawdę nie było kolejek, ja mogłem bezpiecznie podejść i w końcu coś kupić, bo co pojadę, tam są wiecznie takie kolejki, że ja po prostu rezygnuję. Bo to jest stanie i stanie, zwłaszcza, że jestem osobą konkretną. Wiem, co chcę, widzę, aha, wezmę to, to, to i wychodzę. A niektórzy to tak, 10 tego, tego, 10 tego, tamtego. A ta szynka to będzie dobra? Co pani myśli? Wiecie, no wtedy, kiedy się robi wielka kolejka, no to nie ma czasu na pierdolamento. Tylko bierzesz, co bierzesz i idź. No kurczę, dalej, dalej, no następny. No wiecie, no nie ma czasu. No ja nie mam ochoty stać tam teraz i czekać, bo pani sobie będzie wymyślała, a może 10 tego, tego sera, a ten ser to taki, a... Dajcie spokój. Krótka piłka. Chcę to, 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 biorę, wychodzę, cześć. No i z racji, że dzisiaj było ok, no to spoko. No i tutaj kolejny szok, słuchajcie. Kiełbasa campi, nie wiem co to campinoska, na ciepło. Jak to się mówi, niektórzy na to mówią jedna laska, ja się zawsze czuję niezręcznie, jak mam powiedzieć jedna laska, więc zawsze mówię jedną cząstkę poproszę. 10,60. 10,60 za taki kawałek kiełbasy. No po prostu te ceny to jest dramat. Ta kiełbasa to po prostu jak luksus, a jest na bank naszprychowana chemią, pewnie bardziej niż cała ta pizza. Więc, no shocking, shocking. Camembert, no bo ja uwielbiam. Do kanapeczki na kanapeczkę, a czasem mam ochotę po prostu sobie ukroić kawałek i zjeść bez niczego. Ot tak. I zupka ogórkowa. Tak, lubię te ich zupy. Duży plus za to, że nie ma już tych plastikowych dekli, które i tak do niczego nie były potrzebne, a tylko im latały po lodówkach, bo wiecie, one bardzo szybko spadały, ludzie nie nakładali, tylko brali już bez tych dekli, tych dekli zawsze tam było pełno. To tak jest naprawdę niepotrzebna imitacja plastiku. Więc teraz jest tylko folijka i jest super. O, i to. I to wszystko. Czyli przygwiazdożyłem. Bo miałem zamiar wziąć tylko coś na obiad i tyle. Ale no, promocja mnie złapała. Złapała mnie również pusta lada u rzeźnika, w sensie, że tam mała kolejka, więc od razu mówię, nie, no to polecę, bo jak mam możliwość coś w końcu stamtąd wziąć, to bardzo chętnie. No i polatałem trochę, poszukałem takiego. No więc zaraz to otworzę, popróbuję czy to, czy to. No i dobra, i powiem tylko tyle. Biorę się za śniadanko. Dobrałem się, dobrałem się. Trochę się zeszło, bo to nie było takie proste. No dobra, spróbujemy czy to, to. Powstało tao, sos słodko-kwaśny mają, dobry. To, to. To, to. No jest, to, to. Pychotka. Niam, niam, niam. To jest taki naprawdę lekko ostry. To nie jest tak, że tam... Bardziej jak się trafi na którąś tam, tę cząsteczkę z papryki, no to... On tam sam w sobie to trochę jest ostry. Ale tak, to jest bardzo pychotki, to także miam, miam, miam. No, dobra, no to tak, mówiłem, że przyjdę z aktualizacją sosu. No to od razu jestem, bo już nie wytrzymałem, musiałem go otworzyć i po prostu zweryfikować, czy dobry zakup. I zakup dobry. Także potwierdzam i teraz już biorę się za to śniadanie. Kanapeczki takie mało estetyczne, ale przypominam, robiłem je ja. Tak, więc nie ma co oczekiwać tutaj święta lasu. Herbata miętowa. Oczywiście, bułka, na jednej pasztet, na drugiej kiełbasa. No, słuchajcie, to jest kiełbasa za duże pieniądze.
Rarytas. Rarytas. Co ja wam mogę powiedzieć, no. To ja idę zajadać. Zobaczę, co tam w telewizji. Może jakieś wiadomości będą. I odezwę się po śniadaniu. Znoszę gary. Trochę poleniu chowałem. Zjadłem śniadanko. I powiem szczerze, że... Dobrze mi się siedziało. Dobrze mi się siedziało. Oglądało mi się telewizję. Ktoś mi tu przesuwa cały czas ten statyw. Normalnie. Tak o. Bez pozwolenia. Więc tak to wygląda. A teraz wiecie co? Trzeba się wziąć za obiad do pracy. Znaczy, ja mam tutaj już jakby koncepcję, co będzie. Tylko trzeba to zrobić. Ha! Ale komu się chce, jak się nie chce. To jest dopiero w ogóle... To jest dopiero majdan. Co ja wam mogę powiedzieć? Ale dobrze, ale dobrze. Zrobimy sobie... Burger włoch. Ciekawe, czy mi się rozmroził. O, przepraszam, nie widać mnie. Nie, no rozmroził się. Więc burger wołowy wleci. Do tego ziemniaczki. I tak naprawdę to wszystko, bo... Bo ja nic więcej nie potrzebuję, więc obiad... A nie, kawę możemy zrobić. Co by na to? Napijemy się kawy? Wspólnie? Napijemy się, co? Będzie przyjemniej. Tak rodzinnie można powiedzieć. A czemu by nie? No także ziemniaczka obrać. Franko zrobione. W sumie mam do wyprasowania jeszcze pościel i mógłbym to zrobić dzisiaj, żeby na jutro mieć z głowy. Ale powiem wam szczerze, że jutro i tak mnie czeka prasowanie tego, co dzisiaj wyprałem. To nie ma sensu chyba. Jutro za jednym razem wszystko poleci, jak z bicza strzelił i będzie ok. Ekspreso się płucze. Płucz, płucz, bo ja kawę chcę. Nie zapaliłem światła, więc widzicie, jaka szarówka jest, taka tak ponuro jest strasznie. Można powiedzieć, że ta fajna część jesieni już odchodzi do lamusa. No i zostaje ta nieprzyjemna część jesieni. No taka jest prawda. No ale takie życie, tak? Co ja wam mogę powiedzieć? Nic wiecznie trwać nie może. Taka jest prawda. Ojejku, jejku. Szczerze tak mi się nie chce dzisiaj do pracy iść. Tak bym sobie podniuchował, ale nie ma. Nie ma, że boli. Dobra, to ekspres niech mi zrobi kawkę i odezwę się, jak po prostu skończy hałasować. Dobrze, włączyłem światło, żeby was już nie męczyć w tym ciemnym pomieszczeniu. Bo takie będzie bez życia, będzie bez energii. A energia zaraz będzie, bo i kawczan już jest. Także kawczan zaparzony, tam się ziemniaczki gotują. O! W ogóle mogę je trochę posolić. Bo co jak co, ale często zdarza mi się po prostu zapomnieć solić ziemniaki. Znaczy ja i tak jakoś tam za mocno nie solę. Bo jak wiecie, nie prowadzę jakiegoś super zdrowego trybu życia. No ale jednak też z tą solą to nie ma co przesadzać, nie? Łyżeczkę można dać, a niech będzie. A co tam? No i będzie można już powolutku, że tak powiem, smażyć. To i tak do odgrzania w pracy, więc co ja wam mogę powiedzieć? Dobra, niech się rozgrzewa. Jeszcze tylko moje magiczne szczypczyki wyciągnę, więc moment. Moje ulubione narzędzie pracy. Obrzydliwe są, bo są już stare, popękane, ale cały czas robią robotę i ja je bardzo lubię. No i tak to wygląda. Chlubnie błośnie. Ojku. Poleżałbym. Jaki jestem się po prostu mniamuśny do leżenia, ale nie ma. Nie ma, że boli. Już godzina taka. Jeszcze trochę trzeba będzie się zbierać do roboty. Dobra, mi
się rozgrzewa, a jeszcze momencik. Plus pojemniczek. Żeby potem wszystko spakować. Żeby nie było. I tak to. Telefonu nie wziąłem, bo bym sprawdził coś. Został na łóżku. Ale do śniadanka było alo, alo. No kto nie zna starego serialu, co? Bardzo dobry. Stary, dobry serial. Panie, olej pan już, czy jeszcze chwilę? Oj, dobra. Dobra, no to co? No to ja będę dalej kucharzyć. Jeszcze się nie żegnam, bo postaram się odezwać przed pracą, na spokojnie jeszcze. Dzisiaj tak widzicie, wszystko na wariata. Znaczy, może dla was to nie wygląda jak na wariata, ale ja muszę mega współpracować z czasem, dlatego że jak wiem, że lecę na bardzo wcześnie do pracy i chcę jeszcze dla was vlogować, no to muszę ten czas tak wydawkować, żeby było na wszystko. No tak jak dzisiaj zakupy doszły, więc to też się zeszło. Potem coś tam w domu, zjeść śniadanie, trochę posiedzieć przed tym telewizorem, też nałapać tej energii, tak? No nie może być tak, że ja spalę całą energię od razu samego rana, a potem w pracy 10 godzin, to nie wiem. Przecież kawa nie da mi aż takiej energii. Tak patrzę, ale ten burger ma jakieś przyprawy, bo w sumie niczym tego nie soliłem, nie pieprzyłem, ale ten ma jakieś przyprawy. Włączymy wentylator, żeby nie było. Zapach na chałupie. Chociaż i tak będą. Ja tutaj sam sobie krzywdę zrobiłem, bo wiecie, no to jest blok stary, więc tutaj normalnie jeszcze za czasów kiedyś tam robili, że są drzwi do kuchni były, tak? No ale jak ja remontowałem kuchnię, no to mówię, dobra, pozbywamy się tej futryny, pozbywamy się tych drzwi. Żałuję teraz, bardzo żałuję, bo drzwi się zamykały i na chałupę zapachy nie szły. Tak jak teraz większość mieszkań jest tak budowanych, że masz kuchnię połączoną z salonem. Bardzo mi się to nie podoba, bo ja znam kucharzy tyle co nic, ale znam ludzi, którzy no codziennie gotują i tu wiecie, jadą to. Jedzą różne rzeczy, od rybek po całą resztę, no i te zapachy w domu są. I tak jak masz ten salon ładnie zrobiony, jakieś kwiaty ułożone, firany, sofa, czy jakieś inne łóżko, cokolwiek, i te zapachy tak naprawdę, no to wiecie, dla mnie to wszystko w to wchodzi. To tak jak, nie wiem, zostawisz kurtkę na przedpokoju i tutaj smażysz, to też zapachy często przechodzą na ubrania, więc no to jest takie, nie podoba mi się to. Ale podejrzewam, że gdybym miał teraz kupować mieszkanie, no to pewnie też to bym tym desem musiał wziąć, no bo tak mniej więcej teraz zbudowane są te mieszkania, tak? No mi to tam się średnio podoba. Tak, pod przykrywką smażę, ja tam mam taki patent. Staram się wam pokazać, bo strzela zaraz wszędzie brudzi, no tak nienawidzę, że głowa mała, dlatego ułatwiam sobie życie w ten sposób, po prostu przykrywam nakrętką, jak ma chlapa, to nie chlapię na tę nakrętkę, a nie mi dookoła, wszędzie i płytki, i podłogę, i wszystko. Janusz, wiecie, lubię mieć czysto, ale też mi się non stop nie chce sprzątać, więc umówmy się, lepiej tak robić, żeby się nie nabrudziło. Jakoś sobie ratować sytuację, no tak? No właśnie. Dobra, spadam z kawczanem. Pilnuję towarzystwa, żeby mi się tutaj wszystko dobrze zrobiło. I odezwę się potem na luzie w rozpiętej bluzie. Dobrze, tam kamera ustawiona dobrze, bo po mojej prawicy pościel czeka do prasowania, jest taka rozłożona, żeby się nie gniotła. Już mówię, odstąpiłem się od włączania żelazka, bo to w sumie mija się z celem. Włączę żelazko, nagrzeję, pobiorę niepotrzebnie prądu na jedną pościel, a już suszarka i tak pełna stoi, na jutro czeka do prasowania, więc wszystko się zrobi za jednym razem, będzie dobrze. Więc, ale widzę, że tam nie widać nic, to jest ok. Tak w sumie zrobiłem sobie kawkę i miałem ochotę na deserek, ale jakoś mi tak przeszło, też trochę się wstrzymuję, bo
Może by mi się udało jeszcze przed pracą zjeść jakiś mini obiad, zupkę jakąś, bo mam i rosół, i tę ogórkową, którą dzisiaj kupiłem. No i tak bym coś zjadł, ale to może na razie się z tym słodyczem wstrzymam, żeby po prostu nie wciskać w siebie niepotrzebnie słodyczy, bo już chyba lepiej byłoby zjeść coś sensownego przed pracą, czyli zupkę. Fajny notes. Zobaczmy, co będzie się tam za dzień mamy. A, dzisiaj, no tak, z racji, że sobota, no to nie ma motto, bo to tylko dają od poniedziałku do piątku, ale dzisiaj mamy dzień taniego wina. O, dzień taniego wina. Wiecie, co mi się przypomniało? Jabol. Nie wiem, czy u was też się tak mówiło, ale tutaj w moich rejonach mówiło się jabol na takie najtańsze wino. Takie, wiecie co, za przeproszeniem, panowie spod sklepu pijani. Chciałem powiedzieć wprost, jak się na nich mówi, ale już zachowajmy tę kulturę języka, chociaż tutaj. Także panowie spod sklepu właśnie często pijali to wino, takie najtańsze, z takim wyciąganym plastikowym korkiem. Nie wiem, czy pamiętacie, czy ktoś tam kiedyś widział w ogóle takie, ale jabol na to u nas się mówiło. O, oni piją jabola. Także dzisiaj dzień taniego wina, No i można byłoby tutaj zdecydowanie pozdrowić panów z ławeczki z Rancha, z Wilkowej, o. Niestety już tego nie ma. Tak żałuję, że nie nagrywają dalej tych odcinków Rancha. To był taki świetny serial. Znaczy jest, bo cały czas go tam puszczają. Ja często, mimo tego, że ten odcinek oglądałem x razy, to jak leci, to i tak chętnie oglądam. Dlatego, że to, ten serial ma tak swoją moc. No po 10 latach zrezygnowali. Wiecie, jak to mówią? Co za dużo, to też niezdrowo. Może by się z czasem zaczął nudzić. Może by to nie miało koncepcji. No nie wiem. No niemniej jednak ostatni sezon był po prostu sezonem cudownym. Był cudownym dlatego, że była nagrana zima, taka prawdziwa zima, wiecie, nagrywana w końcu święta, bo tak naprawdę przez tamte poprzednie sezony to nie było tam świąt, ani zimy takiej czy coś. Wiem, że jesień była, no bo były odcinki jesieni, naprawdę takie prawdziwe jesieni, no bo to widać, tam żadne sztuczne. I to było miłe, tak, bo ja właśnie uwielbiam tego typu seriale czy filmy, jak jest coś nagrywane tak naprawdę, a nie, wiecie, sztuczny śnieg, gdzieś tam coś tam zima. Takie rzeczy to mnie tam rajcują w kiepskie, bo kiepskie to w ogóle wszystko nagrywane na hali, to jest znaczy te nowsze odcinki, bo te prawdziwe, stare odcinki to były nagrywane naprawdę w jednej z kamienic we Wrocławiu. Bo tam często się trafiały takie filmiki z obchodem hali i właśnie aktorzy się wypowiadali, jak to było kiedyś, jak to jest teraz. No także to oglądałem. No to tam kiepskich jeszcze byłem w stanie zdzierżyć. Ale no ogólnie rzecz biorąc, najlepszą magię filmy czy seriale mają te, które są nagrywane w prawdziwej atmosferze, nie? Naprawdę i tyle. Co mogę powiedzieć? Tak to wygląda. No i dobra, moje słonka. Ja kończę. Lecę. Muszę tak naprawdę powoli wyciągać ciuszki, pakować jedzonko do torby i szykować całą resztę do pracy. No bo już to ten czas nadchodzi. Także ten. No chyba już też się pożegnam, bo to myślę, że to też już czas najwyższy. Ewentualnie jak będę jeszcze jadł obiad w domu, no to jeszcze pożegnam się przy obiedzie, a jak nie, no to już teraz się żegnam. Oczywiście standardowo przypominam o łapeczce, to będzie mi miło. Mobilizujcie mnie łapeczkami. Jutro wam życzę spokojnej niedzieli. Jak macie wolno od pracy, rzućcie hamulec. I tak pogoda brzydka. Nie ma gdzie się wyruszyć. Może coś fajnego w telewizji znajdziecie na Netflixie. O, te seriale, które ostatnio polecałem, jak lubicie taką tematykę. Czemu nie? Fajna sprawa. Dobra, zabieram Lunę w jej magiczne miejsce w drugim pokoju. Sam się też zgarniam, lecę jeszcze trochę się poogarniam. Tak jak mówiłem. Trochę się pokręcę i będę wychodził do pracy. Jak to mówią, nie ma że boli. Trzymajcie się, pa.